Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale Retro, słuchajcie. I dziś zgodnie z obietnicą walczymy, słuchajcie, z Kung Fu Flashem, a przy okazji trochę i z Easy Flashem i z portem USB w tych kartach, tak? Będziemy próbowali jakby przez port USB coś przesłać. Jeśli chodzi o Easy Flasha, no to tutaj zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o port USB, jest Easy Transfer. Program, który już Wam pokazywałem, on potrafi i uruchomić coś na EasyFlashu prosto z peceta i przesłać tam karta i również nagrać dyskietkę, więc tutaj do EasyFlasha przede wszystkim Easy Transfer. W Kung Fu Flashu Easy Transfer nie działa, trzeba skorzystać z EasyFlash 3 USB Utilities, jeszcze z takiej specjalnej wersji i dopiero można coś podziałać. Słuchajcie, tutaj jesteśmy w tej chwili na stronie, w zasadzie na GitHubie Kima Jorgensena. No i tu widzimy, że do korzystania z portu USB konieczne jest specjalne oprogramowanie Easy Flash 3 USB Utilities i to jeszcze w wersji specjalnej, tak, która została przerobiona odpowiednio, żeby mogła, słuchajcie, wykorzystać właśnie Kung Fu Flasha, tak? Tutaj jest napisane, że Kung Fu Flash nie potrzebuje sterowników, ale w związku z tym, że nie ma sterowników do niego, a Kung Fu Flash nam się zgłasza jako port szeregowy, no to właśnie musiała być wersja programu przerobiona. Dobra, słuchajcie, pakuję sobie mojego Kung Fu Flasha w tej chwili do komputera. Tak, mam tutaj na stoliku Commodorka, zaraz Wam pokażę zresztą. Słuchajcie, mam Commodorka, mam oba karty, mam nawet stację dyskietek specjalnie przyniosłem, żeby popróbować pewne funkcje, bo nie wszystko mi chciało działać. No i będziemy sobie próbować. Słuchajcie, więc teraz tak, włączymy sobie, co my sobie tutaj włączymy? Włączymy sobie grabber, wyłączymy sobie duży pulpit, tu jeszcze mamy taki mały pulpit. Dobra, miejmy nadzieję, że coś będzie widać. Dobra, pierwsza rzecz bardzo ważna to oczywiście łączymy nasz komputer z Easy Flashem kablem USB, no ale żeby to zadziałało, to nie, to musimy być jakby w menu, tak? Bo w tej chwili jestem w menu jednego z kartów, które sobie zaflashowałem, więc muszę przejść do menu i dopiero w tej chwili zyskuję jakby dostęp do mojego Kung Fu karta, tak? Dobra. No i teraz w takim układzie potrzebne nam są właśnie te Easy Flash 3 USB Utils, czy Utilities. No ja tu mam dwie wersje. Pierwsza to jest najnowsza wersja tego oprogramowania, ale ona zadziała nam tylko z Easy Flashem. Natomiast tutaj mamy też jedną z nowszych, ale właśnie przystosowaną do działania, słuchajcie, z Kung Fu kartem, tak? Dobra, no i teraz czekajcie, może by trzeba było to jednak nie tak zrobić, tylko tu na chwilę to powiększę, aha, tylko że to jest gdzieś tam pod spodem, nie będzie widać. Dobra, bo na chwilę obecną to będzie troszkę ważniejsze. No i w folderze, w którym mam to oprogramowanie, wrzuciłem też sobie kilka plików, na których będziemy próbować działanie. U góry teraz wpisuję CMD w miejscu ścieżki i odpala mi się, słuchajcie, CMD, w którym mogę działać od razu w tym folderze, który trzeba. Najpierwsza rzecz, jaką musimy ogarnąć, tak, ja to tutaj powiększę może tak, aha, tylko tu by pewnie trzeba było czcionkę jeszcze zmienić, żeby to było lepiej widać. Słuchajcie, czcionka 16, damy 28, ok, dobra. No i teraz to okienko troszkę daj Wam zmniejszy, żebyście widzieli jedno i drugie. No i co? No i oczywiście mamy Easy Flash 3 USB. Jak sobie wpiszemy, to otrzymujemy informację, co tu możemy działać. No i tutaj mamy właśnie komendy, których musimy użyć. Z tym, że tutaj jest napisane na samym końcu, że musimy wskazać port, na którym będzie odpowiadał nasz Easy Flash. No i właśnie, ten port musimy najpierw poznać. Wydaje mi się, że najprostszym sposobem na to jest odpalenie w Windowsie menadżera urządzeń i tutaj porty LPT, poszukanie odpowiedniego portu. Akurat u mnie to będzie port COM17, tak? No to dobra, to teraz, żeby uruchomić
klienta, tutaj uruchomię serwer na PC-cie, a tam będzie klient na Commodorku, no to muszę wpisać rzecz następującą. Easy Flash 3 USB, numer portu COM17 i S, tak? S wysyła pliki PRG, jak widzimy tutaj, ale jak nie podamy nazwy pliku, to wyśle nam właśnie tego klienta. Dobra, no i widzimy, że teraz się już ładuje i mamy na Commodorku Easy Flash USB Utilities, tak? I to jest właśnie ta specjalna wersja. No i co możemy tutaj zrobić, słuchajcie? Mamy tutaj kilka opcji. Ja sobie może wrzucę dyskietkę do stacji dyskietek. Dobra, patrzę, czy tam się nagrywa. Nagrywa się chyba. No i odczytamy sobie tą stację dyskietek na początku. Ja już na tej, właśnie na tej stronie kombinowałem trochę i to jest tutaj efekt mojego kombinowania, ale jak widzicie, mogę sobie przelistować dyskietkę. F3 mógłbym zmienić numer napędu, jeżeli miałbym na przykład więcej. Mogę też zmienić F5 Change Directory, tak? Czyli jeżeli byśmy byli, słuchajcie, na emulowanej jakiejś stacji, to moglibyśmy tutaj sobie pozmieniać foldery, czy moglibyśmy chodzić. Z tym, że próbowałem działać zarówno na PI1541, jak i na SDTU-IEQ i tam mi to nie do końca wychodziło, więc ostatecznie działam na faktycznej stacji. Dobra, no i teraz słuchajcie, co zrobimy sobie na początek? Na początek może, oto najprostsze, spróbujemy sobie coś uruchomić, tak? Czyli uruchomimy sobie Keystone Keepers, mam to jest w pliku PNG, uruchomimy najnormalniej w świecie, czyli damy sobie execute, czyli literka E, nazwa pliku .prg. Oczywiście, gdyby nie było tu w tym samym folderze, w którym jestem w tej chwili, no to musiała być jeszcze ścieżka, natomiast ponieważ ja to wszystko wrzuciłem do jednego foldera, żeby było prościej, no to klikam. No i powinien mi się ten program uruchomić. Dobra, no i chyba się uruchomił. Czekajcie, patrzę tutaj. Dobra, chyba gra. Czekajcie, ja to troszkę przyciszę. No dobra, i widzicie, uruchomiłem grę PC-ta i już mogę ścigać mojego złodzieja. Dobra, no czyli to jest funkcja, która działa, tutaj nie ma się co nad nią za bardzo rozczulać, szczególnie, że jak już wcześniej mówiłem, nie jest chyba zbytnio przydatna, ponieważ skoro Kung Fu Flash jest na karcie, pliki są na karcie Flash, to możemy to szybko nagrać na kartę Flash i potem odpalić z karty Flash. Dobra, ale funkcja działa. No to dobra, słuchajcie, teraz ponieważ zresetowałem kompa, no to jeszcze raz czekajcie, będę się musiał podłączyć, czyli wyślę sobie tego mojego klienta. No i możemy też sobie jeszcze raz zerknąć na kolejne funkcje. Dobra, mamy funkcję copy, która pozwoli nam skopiować pojedyncze pliki albo dyskietkę, ale tak naprawdę no, to nie jest kopiowanie dyskietki, to jest kopiowanie plików z tej dyskietki, tak? Czyli jeżeli wskażemy pojedynczy plik, to wyślemy ten plik, natomiast jeżeli wskażemy nazwę obrazu dyskietki, to wyślemy wszystkie obrazy, wszystkie pliki z tej dyskietki, tak? Wszystkie, które się tam da skopiować, więc może sobie to spróbujmy, czyli wskazamy sobie copy, i skopiujemy, tutaj mam na przykład fraktale D64. D64. Dobra. Dobra. I jak widzicie, kopiowanie się włączyło, zacząłem kopiować. I teraz plik po pliku to kopiowanie się odbywa i wszystkie pliki zostają przeniesione. Oczywiście tam nie wszystkie pliki się da przenieść, są jakieś tam ograniczenia, no ale jeżeli kopiujemy tylko takie proste pliki PRG, no to niewątpliwie ta funkcja może być przydatna. Jak widzicie, w tym momencie wrzuciłem te pliki na moją dyskietkę. Dobra, więc to też działa. Dobra, więc co, słuchajcie, spróbujmy sobie od razu kolejną funkcję, czyli mamy z literką X, tak, i jest to funkcja
Funkcja write i match on C64, czyli nie czekajcie, copy files from A. Czyli to jest kopiowanie plików z kolei z komodorka na peceta, tak? Czyli teraz spróbujemy sobie przenieść jakiś plik i powiedzmy, że będzie to plik tutaj sobie direct, zobaczymy. No powiedzmy, że plik, który się nazywa fraktale 8, sobie spróbujemy przenieść. Fraktale 8, tak? Wie, czy tak zadziała? Jestem ciekaw, sam powiem wam szczerze. Aha, tylko że teraz tutaj. Dobra, coś się dzieje. Aha, dobra, czyli nawet inaczej. Nie muszę podawać nazwy, bo w tej chwili włączyła mi się jakby przeglądarka plików i teraz wystarczy, że wskażę ten plik. No dobra, od razu mogę przenieść jeszcze jakiś inny, czyli na przykład przeniosę sobie a coś większego. Donald Ducka sobie przenieśmy. Czyli teraz pojedyncze pliki PRG przenoszę na dysk twardy. Tutaj jeżeli podam P00, to wtedy zostaną zapisane z rozszerzeniem P00. Jeżeli nie podam, no to powinny zostać zapisane z takim rozszerzeniem, jakie mają, czyli to będą prawdopodobnie w tym momencie pliki PRG. Donald Duck, no to jest znacznie większy, bo fraktale to jakiś program w Basicu, natomiast Donald Duck sporo większy. Warto może zaznaczyć, że słuchajcie, wyłączyłem stację dyskietek Jiffy DOSa, bo jednak miałem problem z Jiffy DOSem, jeżeli on tam był, szczególnie z nagrywaniem dyskietek, bo może takie przenoszenie w stronę peceta jeszcze nie było problematyczne, natomiast samo nagrywanie dyskietek już trochę problematyczne było. No i widzimy, że teraz przerzucam te bajty. No, trochę to chyba potrwa. Miejmy nadzieję, że nie za długo. 165 bloków ma chyba Donald Duck. Dobra, no to niech to się robi, natomiast ja tu właśnie teraz powiem, słuchajcie, trochę o funkcji write, z którą jest niestety najwięcej problemów, to znaczy jest to funkcja, która powinna nam pozwolić jakby zapisać obraz dyskietki D64 lub D81 na dyskietkę, tak? Oczywiście na odpowiednią dyskietkę, tak? Czyli D64 na stacji 1541, natomiast D81 musielibyśmy posiadać odpowiednią stację, czyli 1581. No i niestety z tą funkcją miałem sporo problemów, to znaczy najpierw wziąłem sobie tam jakąś dyskietkę, na której miałem coś nagrane, zacząłem nagrywać i ciągle były błędy. Dobra, 42 kB około. Ale okazało się, że chyba dyskietka jest uszkodzona. Potem na kolejną dyskietkę mi się udało, ale tylko bez Jiffy DOSa, tak? To znaczy, jeżeli wyłączyłem Jiffy DOSa. Słuchajcie, zerkniemy sobie szybko do mojego folderu. No i dobra, słuchajcie, mam Donald Duck, a jednak zapisał jako P00. To jest ciekawostka. Dobra, bo może jakbym dał, czekajcie, jeszcze sobie raz spróbujmy. Teraz wyjdźmy sobie stąd, a spróbujmy, jak jednak podam fraktale 8 PRG. Co się stanie wtedy? A nie, jednak tak samo. Dobra, czyli jednak mi zapisał P00, a wydawało mi się, że poprzednim razem jak to robiłem, jednak zrzucił mi PRG. Ciekawostka, no ale to będę miał P00 pliki, zobaczymy, czy da się je uruchomić. No właśnie, sprawdźmy, czy się da takie odpalić. Execute P00, no dobra, no to zróbmy execute. Teraz takiego pliku. Czekajcie, gdzie to execute? Execute i dajmy sobie na przykład fraktale 8 P00. No dobra, próbujmy. Fraktale 8.P00. No. Słuchajcie, no coś odpalił, to jest jakiś program w Basicu, ale nie wiem, czy właśnie mi teraz zadziała, szczerze powiedziawszy. No chyba nie bardzo. Generalnie go uruchomił, ale tu może być jeszcze problem z Jiffy DOSem. Dobra, no to może w takim razie spróbujemy sobie jednak. Czekajcie, muszę nawiązać połączenie, to pierwsza sprawa. Druga sprawa.
No tego Donalda w takim razie. Czyli w tej chwili dalibyśmy sobie execute P00 oczywiście. No, słuchajcie, mam teraz, może być problem z tą nazwą może. Tak, spróbujmy tak w takim razie. Aj. Powiem wam szczerze, że wydaje mi się, że jak poprzednim razem to robiłem, to że jednak zrzuciły mi się, słuchajcie. A, no widzicie, teraz coś mi się pokrzaniło. Kopiuj. P00. No. Że zrzucały mi się, słuchajcie, programy PRG, ale patrzcie się, i się uruchomiło. I się uruchomiło bardzo szybko, tak? Mimo, że to nie jest taki wcale mały plik. No dobra, czyli ta funkcja działa, zrzuciliśmy sobie grę do pliku P00 i z tego pliku sobie go odpaliliśmy. Dobra, z funkcją write, jak mówiłem, są pewne problemy, więc sobie może chwilowo to odpuścimy. Natomiast wykorzystamy sobie funkcję read, która działa odwrotnie, tak? Która szczytuje nam jakby naszą dyskietkę do obrazu pliku na naszym, słuchajcie, na naszym PC-cie, tak? Dobra, słuchajcie, musimy oczywiście znowu wysłać. No i spróbujmy sobie dać read, dobra, i nazwę pliku, powiedzmy tak, jak tutaj proponują, file D64. Oczywiście to nazwa nie ma tu znaczenia. No i zrzucamy naszą dyskietkę. Próbujemy. No i coś się zaczęło dziać. Transferring sectors. No to może być funkcja przydatna, powiem wam szczerze, tak? Do robienia kopii właśnie oryginalnych dyskietek do obrazów. No bo funkcja w drugą stronę, czyli tego zapisu, no też może być przydatna, tak? Nie potrzebujemy tego XU1541 na przykład, żeby robić takie rzeczy, czy jakiegoś tam innego kabla do transferu. Z tym, że znowu to nie działa ze wszystkimi obrazami, tak? Mnie najbardziej interesowały obrazy D71, jak widzicie tutaj się nie da, tak? Jest tylko D64 lub D81. No i w tym wypadku D71 najlepiej się u mnie sprawdza ten DOS-owy program do transmisji danych, no i ten kabel, który mam, no nie mam XU1541. Kiedyś przerobiłem kabel, żeby działał pod Windowsem, właśnie z tym oprogramowaniem pod Windows, ale to nie do końca mi dobrze działało, więc wróciłem do tej starej wersji i skopiowałem właśnie spod tego, kurczę, nie pamiętam teraz nazwy, ale tego DOS-owego programu, tak? Oczywiście z DOS-em jest już pewien problem w dzisiejszych czasach, ale cały czas mam tego starego laptopa, gdzie jakby jestem w stanie to ogarnąć. Star Commander, no właśnie, przypomniałem się. Dobra, no i zobaczymy, czy faktycznie sobie to szczytam. Jak widzicie, sektor po sektorze mi to idzie, ścieżka po ścieżce. Ścieżek mamy 35, bo do takiego formatu zrzucamy. Zresztą odpowiednia informacja jest tutaj na ekranie. Dobrze, jeszcze chwileczkę. Potem sobie na filmie sprawdzimy, ile czasu trwało takie zgranie dyskietki do pliku dyskietki na PC-cie. No dobra, zapisał. Dobra, tu już oczywiście bez względu na wielkość plików w środku zapisujemy cały obraz dyskietki. No i mamy file PRG D64. Możemy to sobie odpalić w DIR-masterze. Jak widzicie, są te programy, które były tam na dyskietce. Możemy to zresztą łatwo porównać, odczytując tą dyskietkę. No i dobra. I
No i teraz pojawia się pytanie, czy jak to rzucimy w drugą stronę, to będzie działać, tak? Ja już takie kombinacje robiłem i jak mówię, z tym miałem najwięcej problemu, ale teraz sobie właśnie może spróbujemy. To znaczy tak, na początek tutaj się jeszcze cofnę tutaj. Pod literką F mam format, pod literką D mam dir, tak? Display dir of file and check. To mi może pozwoli wyświetlić jakby, no to dobra, spróbuję najpierw D, o, niepotrzebnie. Czyli to mi chyba pozwoli wyświetlić jakby zawartość pliku. O, dokładnie. Czyli mamy tutaj to, co mam na takim obrazie dyskietki, na PC-cie. Tu widzimy, że jeden plik wygląda na uszkodzony, zdaje się, tak? File loop detected corrupted file. No dobra, coś jest z nim nie tak. No ale mam nadzieję, że się nagra. Natomiast teraz użyjemy sobie formatowania, czyli to wszystko, co mam tu na tej dyskietce, spróbujemy sobie sformatować. Czyli literka F. Tak? Aha, dobra. Jak widzicie, idzie. To jest, zdaje się, jakieś szybkie formatowanie. Gdzieś tam jest w dokumentacji tego programu napisane. Więc jakby szybkie nie poszło, to wtedy trzeba by było zrobić jakieś pełne. Na przykład spod Basica, czy spod GFIDOSa, bo ja bym to mógł zrobić spod GFIDOSa, ale dyskietka na chwilę obecną wygląda na sformatowaną. Została nazwana EF3. Jak widzimy, jest pusta. No dobra, no to w takim układzie, słuchajcie, tutaj się wracamy i spróbujemy to sobie nagrać. Tu widzimy, że podajemy literkę W, podajemy nazwę pliku, podajemy numer napędu, tak? Tak mi się wydaje. Możemy włączyć weryfikację i możemy włączyć kernel opcję. I teraz tak, weryfikacja, no to wiadomo, że próbuje kilka razy sczytać, jeżeli coś mu tam nie idzie, tylko że to wtedy bardzo długo trwa. Natomiast ta opcja kernel podobno zwalnia to kopiowanie. No i tu właśnie mógł być cały mój problem z GFIDOS-em, ponieważ ja mam GFIDOS-a, tu dodatkowo jest jakieś takie dodatkowe szybkie kopiowanie, tam gdzieś w dokumentacji napisane, więc jedno z drugim mogło się gryźć, więc pewnie mógłbym użyć tej opcji kernel, chociaż nie próbowałem, szczerze powiedziawszy. No, natomiast teraz po prostu wyłączyłem GFIDOS-a, no i zobaczymy, czy to nam zadziała, tak? Czyli teraz, słuchajcie, spróbujemy sobie to nagrać, tak? Tutaj to, co jest w nawiasie, jest chyba nieobowiązkowe, ale ja tu mimo wszystko wpiszę 8, zobaczmy. Dobra, tu dajemy space. No i sprawdzamy. Parę razy mi się to zacięło, powiem wam szczerze, tak? To znaczy przy tej wcześniejszej dyskietce w ogóle mi się to zacinało, ale to wychodzi na to, że to wynikało z uszkodzenia pewnego dyskietki. Natomiast przy tej dyskietce też mi się zdarzyło, że się zacięło. No zobaczymy, jak pójdzie teraz. Oczywiście to kopiowanie chwilę trwa. Jeżeli mamy, słuchajcie, Easy Flasha, no to oczywiście to samo możemy zrobić dużo szybciej i prościej z Easy Transfera. Natomiast, jak mówię, Kung Fu Flash nie działa z programem Easy Transfer. Przynajmniej ja go nie umiem uruchomić, tak? No a to wynika właśnie chyba z tego, że jakby on się nie łączy z komputerem przy użyciu sterowników, tylko właśnie na zasadzie tego portu szeregowego. No i Easy Transfer po prostu go nie wykrywa jako sprzęt, na którym mógłby działać. Być może da się to jakoś obejść, ale ja póki co nie wiem jak. Więc tutaj na plus na pewno Easy Flasha jest program Easy Transfer, tak, spod którego, jak mówię, możemy uruchomić pojedynczy plik PRG, możemy nagrać właśnie dyskietkę, tak jak robimy to teraz, możemy, słuchajcie, również wypalić, przesłać w zasadzie obraz karta i wypalić w pamięci flash, tak. Oczywiście Kung Fu Flasha w zasadzie wypalanie kartów nie dotyczy, no bo tam wiadomo, że te pliki są po prostu na karcie pamięci i je odpalamy, natomiast Easy Flasha jak najbardziej dotyczy. No i to oprogramowanie, którego teraz korzystamy, tak, też potrafi coś takiego zrobić, to znaczy przesłać jakby z peceta obraz karta i wypalić na Easy Flashu, ale tylko właśnie na Easy Flashu, no bo tak jak już wspomniałem, na Kung Fu Flashu się tego nie da, bo ta operacja działa tak, że odpala się nam
Ten programik tutaj na Easy Flashu, on się nazywa Proc. Kurczę, w tej chwili, słuchajcie, nie pamiętam. Oczywiście, ale spróbujemy to sobie zrobić, może na sam koniec, czyli wypalimy sobie obraz karta właśnie na Easy Flashu. Ta sama funkcja spod tego Easy Flash Utilities nie działa na Kung Fu Flashu, więc no, po prostu ten mechanizm jest tak skonstruowany, że na Kung Fu Flashu nie działa. No choć tak jak wspomniałem, no jest to raczej bezsensowna operacja, ponieważ no, łatwiej jest po prostu kartę wyjąć, włożyć do czytnika kart i skopiować. Słuchajcie, na razie idzie dobrze. Jesteśmy na 20 traku, więc zostało nam jeszcze 15. No nie jest to bardzo szybka operacja. Warto na to zwrócić uwagę. Moglibyśmy też sobie porównawczo z Easy Transfera na Easy Flashu spróbować to zrobić. Może też jeszcze spróbujemy, no chociaż... O, chociaż nie wiem, 25 minut już nagrywamy. Więc ten odcinek wyjdzie nam na pewno długi. Tutaj jeszcze się cofnę, co tu jeszcze mogę robić. Aha, bo tam mi... No dobra, nie cofnę się. Dobra, no więc jest to w pewien sposób funkcja na pewno przydatna, tak? Jeżeli ktoś ma tylko Kung Fu Flasha i stację dyskietek i nie ma sposobu, żeby przenieść jakby obrazów z PC-ta na stację dyskietek, no to Kung Fu Flash mu to umożliwi, tak? Przy pomocy właśnie tego oprogramowania Easy Flash 3 USB Utilities, tak? No choć oczywiście teraz coraz rzadziej już robimy coś na dyskietkach, a już w szczególności kopiujemy coś z komputera na dyskietki, tak? No bo zwykle nie za bardzo zna, co nie? A tak jak mówię, stare, używane dyskietki no mogą być uszkodzone i mogą nie działać. To jest przykład takiej właśnie mojej dyskietki, która wygląda całkiem dobrze, no ale niestety coś jest tam nie do końca z nią w porządku. Ja swego czasu znalazłem gdzieś w mojej szkole 10 dyskietek tego typu, tak? Ale już słuchajcie, wszystkie praktycznie zagrałem, one były nieformatowane i powiem wam, że w zasadzie żadna nie była uszkodzona, to znaczy jak je zacząłem formatować i nagrywać, to wszystko było z nimi w porządku. No i dzisiaj właśnie na takiej pracujemy i jak widzimy, widzicie, w miarę to działa, bo chyba się udało, że jesteśmy na 32 ścieżce, więc powinno nam się to wszystko powieść, ta operacja. No, choć tak jak powiedziałem, nie jest to specjalnie szybka operacja. Star Commander i DOS zrobiłyby to na pewno dużo szybciej. Dobrze. No i patrzmy. No dobra, wygląda na to, że wszystko jest. No możemy jeszcze sprawdzić, czy to w ogóle zadziała. No bo w tej chwili odczytujemy z dyskietki, ale no nie jestem do końca pewien, czy... czekajcie, zróbmy sobie nie tak. Tu wyjdźmy stąd. Tutaj dajmy sobie przejście do... No dobra, tylko chwila. Teraz jeszcze zresetuję stację na chwilę. Włączę sobie GPDOS-a. Dobra, no i wgramy może Install Keepers. Dobra, run. Nie działa, ale jaja. Słuchajcie. No. No to chyba nie do końca nam się powiódł ten zapis. No i nie działa, widzicie? Czekajcie, zróbmy jeszcze... Spróbujmy wyłączyć GVDOS-a, zobaczymy... To wtedy. A powiem wam, że przy takiej samej operacji wcześniej mi to działało. Albo czekajcie, może w ogóle wyjmijmy sobie Kung Fu Flasha. Dobra, najpierw spod GVDOS-a. Aha. No ale teraz tak czy owak wyłączyłem GVDOS-a. Ładuje w trybie normalnym chyba.
No i nie działa. Widzicie? Czyli jednak coś nie poszło tak jak trzeba przy tym nagrywaniu. A Donald Duck? Wcześniej na pewno działało, tak? Tego jestem pewien. Dobra. Zobaczmy to w takim razie. Być może już zajechałem tę dyskietkę. Dobra, ten Keystone Keepers, tak w ogóle najpierw wrzuciłem tu po prostu na tę dyskietkę jako plik PRG z peceta, no i on wtedy działał, a potem właśnie robiłem taką operację jak w tym momencie i też działało. Dobra, Donald Duck działa. Ale Kingston Keepers nie działa. No dobra, czyli spróbujmy sobie jeszcze może tak, że... Dobra, zróbmy tak, słuchajcie, spróbujmy sobie to nagrać przy pomocy Easy Flasha, bo w tej chwili tak sobie pomyślałem, że spróbujemy to wrzucić przy pomocy Easy Flasha i Easy Transfera. Tą samą dyskietkę. Czyli dobra, wpinam sobie teraz do Easy Flasha. Odpalam Easy Flasha. Muszę zmienić oprogramowanie, ponieważ jest to na ten i to była ta dyskietka. Nie, ta chyba, nie? Nie, to była ta dyskietka, bo tu mam jeszcze wcześniej zgraną. No dobra, czyli najpierw wrzucimy tą dyskietkę. Aha, ale nie potrzebuję tego zmieniać, bo będziemy też tutaj Easy Transfer. Tylko gdzie ja go mam? Dobra, mam Easy Transfer. Dobra, Write Disk. No. Dobra, czyli na początek nagramy to, co żeśmy sobie tam ściągli. Dobra. Go. Dobra, może to formatowanie było mało skuteczne, które tam wykonaliśmy spod tego oprogramowania. No jak widzicie, tu będzie dużo szybciej. No tylko ciekaw jestem, czy będzie działać, czy po prostu ten obraz, który tam pobraliśmy, już był nie do końca sprawny. No, tu jeszcze nawet weryfikacja się od razu włączyła. Lepsze to jest, powiem wam, że jeśli chodzi o nagrywanie dyskietek Easy Flash, jest tu jednak zdecydowanie do przodu. Okej. No. Co teraz? Waiting for command from USB. Czyli w zasadzie tu mogę dać quit. A tu zrobić reset, nie? No dobra. Kill cartridge. Zobaczmy. No dobra. I teraz spróbujmy. Ale też nie działa. Dobra, czyli wiemy, że już jest coś nie tak jakby z samym plikiem, który wcześniej sobie pobraliśmy. No to w takim razie to nagramy. Dobra, to jest w zasadzie ta sama dyskietka, tylko ona została pobrana jakby wcześniej, gdy trenowałem. Oczywiście nie tu, tylko tu. No i zobaczymy. Dobrze, powiem wam, że nie spodziewałem się tych problemów. Aha, tylko teraz, no dobra. Wszystko jasne. Zabiłem cartridge, a próbuję coś zrobić, więc na pewno to nie pójdzie. Jeszcze raz. No, czyli... No, ciekaw jestem, słuchajcie.
Dobrze, sam jestem bardzo ciekaw. O, ale teraz się coś nawaliło już mi teraz. Wszystko zresetujmy jeszcze. Write disk, browse. No, istnieje jeszcze taka możliwość, no, że po prostu zarżnąłem już dyskietkę na tych moich próbach. No, formatowanie. Dobra. Oj, będzie bardzo długi odcinek, dawno takiego nie było. A jeszcze chciałbym wypalić tym USB Utility z karta na Zflashu. Kurczę, nie wiem, czy dam radę. No dobra, chyba gra. Dobra. No to co, reset. Przejdźmy sobie do Basica. Jak się przechodzi do Basica? A, tylko Easy Proc to jest program do wypalania. No nie, no trzeba zabić Kadricz. A, widzicie, kurczę. Dobra, sprawdzajmy. Aha. No dobra. No widzicie, teraz to się już zagmatwałem. To jest ta wersja podstawowa, nie ma tutaj Kingston Keepers, ale mógłbym w związku z tym wersją USB Utils dla Easy Flasha po prostu to wrzucić, słuchajcie. No to spróbujmy sobie jeszcze na koniec CMD. Dobra. Czyli to jest ten sam program, tylko że w wersji już dla Easy Flasha, Easy Flash 3 USB. Dobra, tu są jeszcze jakieś opcje dotyczące plików TAB, ale tym się bawić nie będziemy. No jest właśnie ta wersja Burn, którą jeszcze chciałbym wypróbować, ale wcześniej, słuchajcie, aha, o widzicie, tylko teraz znowu źle, bo ja muszę być w menu, żeby tą funkcję zastosować. Dobra, udało się. To jest jakaś wersja najnowsza z 2020 roku. No i teraz spróbuję sobie skopiować, tak? Dobrze myślę, copy. Teraz ten Kingston Keepers już dorzucić do tej dyskietki, skoro mi to inaczej działać nie chciało. Dobra, no czyli nie ma pełnego powodzenia, nie da się ukryć. PRG. Dobra, no ciekaw jestem, czy ten plik tam był uszkodzony, czy po prostu przy pobieraniu z dyskietki na peceta coś się uszkodziło i coś poszło nie tak. Dobra, exit to basic. Load. Ale czekajcie, bo coś chyba mi nie do końca działa. No niby się wgrał. No i teraz się uruchomi, słuchajcie. No, czyli coś nie poszło, tak? Najprawdopodobniej na etapie pobierania z tej stacji dyskietek do obrazu na PC-cie. Moglibyśmy jeszcze dla pewności, słuchajcie, zrobić to spod GFIDOS-a. Czy tu na pewno zadziała? Też GFIDOS jest jakimś problemem. No nie, działa. Dobra, czyli wyraźnie ten plik musiał być uszkodzony. Dobra. Działa. No to słuchajcie, ostatnia rzecz, jaką chciałbym jeszcze dzisiaj zrobić, a mianowicie spróbować wrzucić obraz karta na Easy Flasha, tak? Czyli tutaj do tego okienka, tu po prawej, no nie widzicie oczywiście, co on pokazuje. Chciałbym tam wrzucić jakiś obraz. Ja tu mam lemingi prawie megowe przygotowane, ale to się wgrywa niecałe 6 minut.
Spróbowałbym może jednak coś innego, mniejszego, żebyśmy tu nie czekali jeszcze 6 minut, biorąc pod uwagę, że ten odcinek i tak już jest dość długi. Czyli powiedzmy, że niech to będzie Flimbo Quest. Skopiujemy. Czekajcie, gdzie ja to byłem? To się pogubię już całkiem. Tu chyba mam, dobra. Może zmieńmy na samo. A zresztą przecież mogę to CS, chociaż nie wiem, czy ten znaczek nie będzie problemem. Dobra. Czyli nasz kart będzie się nazywał Flimbo. I spróbujemy to Flimbo wypalić, czyli z opcją Burn, tak? No i opcja Burn, w przeciwieństwie do tych wcześniejszych, nie wymaga wcześniejszego uruchomienia klienta, tylko po prostu piszemy B. Musimy być wręcz w menu Easy Flasha. No i teraz wklejamy, nie wklejamy, Flimbo.crt. Dobra, no i właśnie Easy Proc się odpala. No i teraz możemy jako karty Easy Flasha sobie to wypalić. No zobaczymy, ile nam to potrwa, ale ta opcja też działa. No i też w pewnym sensie może być przydatna, tak? Choć no, w przypadku Easy Flasha zdecydowanie Easy Transfer do takiej operacji polecam. No, choć akurat on działa chyba w tym wypadku dokładnie tak samo, tak? No bo też uruchamia Easy Proga, następuje właśnie to przesłanie tego karta i możliwość nagrania, tak? Dlatego właśnie Easy Flash 3, a nie 1, no bo w jedynce brak portu USB sprawiał, że trzeba było mieć taki obraz karta gdzieś na dyskietce, no a jest on znacznie większy niż dyskietka, więc wtedy Easy trzeba było mieć SD tu IEK-a, no w każdym razie dużo zachodu z tą jedynką, no ja zdecydowanie już trójkę. Natomiast jeśli chodzi o samego Kung Fu Flasha, no to jak widzicie, port USB działa, choć chyba nie do końca dobrze. Wydaje mi się, że przy pobieraniu z dyskietki do obrazu na PC-cie coś nam się uszkodziło. Tak myślę, bo ten plik, który potem nagraliśmy już z poziomu Easy Flasha, był też pobrany na tej samej zasadzie, czyli to też był obraz jakby dyskietki, tylko przed moimi kombinacjami, tak? I tam był ten Donald i ten Donald działał. Na tym kolejnym obrazie też nam Donald zresztą działał, ale Keystone Keepers już działać nie chciał, czyli no coś tam poszło nie tak. Tam miałem wtedy ten, słuchajcie, w tym obrazie miałem te fraktale, tak? Które tam zgłaszały jakiś błąd, tak? Czyli przy próbie jakby przejrzenia ich tutaj spod tych utilities, tam się zgłaszał jakiś błąd i może faktycznie to te fraktale na przykład spowodowały jakieś błędne nagranie. Dobra, minuta 26, 250 kilobajtów kart. Przechodzimy do menu. Dobra, nagrywałem dzisiaj lemmingi, prawie całe mega, niecałe 6 minut, no więc tutaj na pewno nie pół godziny, ale no chwilę to na pewno trwa. Dobra, Flimbo Quest. Dobrze, to teraz możemy sobie, słuchajcie, już troszkę zmniejszyć, bo już nam potrzebne nie będzie. No dobra, i widzicie, że Flimbo Quest śmiga. Nie wiem, jak się tu wychodzi. System 3. O, bardzo fajna platformówka, ale myślę, że wszyscy znają. Grałem dużo w dzieciństwie, miałem ten taki kart z 4 grami, gdzie Flimbo Quest był między innymi, choć oczywiście mistrzem w to jakoś specjalny nie jestem. No tutaj Rentrospunta Fan bardzo dobrze gra w tą grę. O! Dobra. Więc przejdziemy sobie. To jedno zadanie zrobimy na sam koniec tego dzisiejszego odcinka przydługawego, z pewnymi kłopotami, ale mimo wszystko uważam, że Kung Fu Flash jest całkiem niezły. Ma spore możliwości. Wydaje mi się, że to, że nie do końca mi tu to poszło, to być może trochę kwestia braku szczęścia dzisiaj, akurat przy nagraniu, bo tak jak mówię, wcześniej mi się to w miarę udało. Być może tam coś było uszkodzone, być może na tej dyskietce, na tym formatowaniu coś poszło nie tak. Trzeba by było jeszcze może sprawdzić, czy da się na przykład ten Kingston Keepers odpalić spod emulatora na przykład na PC-cie. No ale chyba nie bardzo. Skoro nie da się, no dobra. Nie będziemy już teraz rozkminiać.
Może jeszcze to kiedyś zobaczę. Dobra, dziękuję Wam wszystkim za uwagę. Nie wiem, czy ktoś wytrwał tak długo, 45 minut odcinek, ale myślę, że to tyle, jeśli chodzi o komunikację Kung Fu Flasha przez USB z PC-tem. Tutaj wydaje się, że w tej kwestii akurat Easy Flash jest jednak lepszy, tak? Czyli jeżeli byśmy chcieli wykonywać tą komunikację, to tu jednak Easy Flash będzie lepszy, szczególnie że Easy Flash po tym kablu potrafi jeszcze się połączyć na przykład z IRC-em czy z BBS-ami. Jeśli chodzi o Kung Fu Flasha, no to Borg na swoim odcinku mówił, że da się to zrobić, natomiast ja jak próbowałem odpalić program do połączenia z BBS, to nie zadziałał mi z Kung Fu Flashem. Natomiast z Easy Flashem zadziałał. Nie próbowałem tego do IRC-a. Być może znowu trzeba byłoby tam coś przerobić. Jest to kwestia tego innego odnajdywania karta przez Windowsa. Dobra, dziękuję Wam wszystkim za uwagę i zapraszam na kolejne odcinki.